ideolodzy, którzy już od dawna starają się zbudować idealne socjalne państwo, już kilka razy w historii się przejechali, ponieważ te molochy bankrutowały. No, w ten sposób tak kończy się socjalizm, on po prostu bankrutuje. Teraz mamy nową odsłonę, tylko że zdali sobie sprawę, że pewne rzeczy trzeba robić małymi kroczkami. I oni to robią. Codziennie jest nam odbierany kolejny fragment wolności. Codziennie pojawiają się nowe jakieś akty prawne, które regulują kolejny fragment naszego życia. My tego nawet nie zauważamy. Raz w telewizji jest taka afera, raz jest taka afera, raz jest z udziałem celebryty, raz jest z udziałem polityka, raz to jest w ogóle jakaś afera, bo gdzieś tam jakieś dziecko jest maltretowane. Chodzi tylko o to, żebyśmy my tych drobnych kroków nie zauważali. Dlaczego w Hiszpanii ludzie potrafili wyjść na ulicę tylko z takiego powodu, że władze podniosły, i to nieznacznie, ceny biletów komunikacji miejskiej? Przypomnijcie sobie, szczególnie osoby, które mają nieco więcej niż kilkanaście lat, przypomnijcie sobie, ile kosztowały bilety komunikacji miejskiej w latach 90. Zobaczcie, o ile procent to wszystko poszło do góry. I teraz, żeby sprawdzić i ostatecznie udowodnić, że ten system nie działa, wystarczy porównać jakąś średnią pensję, na przykład gdzieś tam z połowy lat 90. i obecnie. I ile można było kupić, bo oczywiście ta średnia pensja jest znacznie wyższa obecnie. Oczywiście, że tak. Co najmniej dwa razy, jeśli nie 2,5 razy. Z tym, że za tą kwotę można kupić około 70% tego, co można było wtedy kupić za tamtą średnią pensję. Więc co z tego, że my zarabiamy więcej, jak siła nabywcza pieniądza maleje z roku na rok? Co z tego, że my gromadzimy sobie jakieś tam oszczędności, które rok rocznie są coraz mniej warte? Jeśli nie zatrzymamy tego chorego systemu, to zostaje nam jedno. Albo wyjechać, albo po prostu no, poddać się tak naprawdę, bo w końcu ktoś przyjdzie i zapyta, gdzie są moje pieniądze. No, my jesteśmy zadłużeni, to trzeba powiedzieć wprost.